Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Magic i witam w Rimordzie. Nowa seria i nasza przygoda w grze. Dlaczego nowa? Dlatego, że wyszła nowa wersja. Zatem nie widzę, nie słyszę muzyki, głośnych dźwięków. Troszkę sobie tu podbiję. Dlatego, że poprzednia kolonia sobie tu upadła w dość sposób taki chamski. I niestety uszkodziło mi się audio, więc nie jestem w stanie wam tego pokazać. Ale mi się głównie na mapę tym razem trafiła. Nagrałem, wiecie, to drugi raz, bo pierwszy raz jak nagrałem ten nową kolonię właśnie, to zapomniałem podłączyć mikrofon i to był taki przypał lekki. Nie miałem tam taki idealny spot, ale widzę, tutaj też jest zajebisty. Wracając do meritum tematu, dlaczego jest nowa seria. Po pierwsze wyszła Alpha 9 i wyszła... I tam ta kolonia niestety uległa zniszczeniu. Ale tu jest nowa kolonia na Alpha 9. Chcę, żeby ta kolonia była troszkę lepsza od tamtej, mianowicie chcę, żeby spełniła swój cel, czyli żeby udało jej się jak najbardziej uniknąć zagłady i żeby się udało wydostać. Widać, tu mamy całkiem fajne miejsce do rozbudowania się, bardzo przyjemne. Tak więc zrobimy tutaj, więc zaczniemy sobie na początku od tego, że ja muszę odciszyć grę, bo przed jakimś ciszyłem. Jest przed nami już dźwięk, więc sobie kontynuujemy. Widzę fajne miejsce, zobaczymy naszych ludzi, których udało mi się tutaj pozyskać. Mają oni dość nietypowe dla mnie, jak na to jak zawsze biorę umiejętności, więc zaraz wam dokładnie pokażę, jak to wygląda. Mamy Shifa, który jest tak. Charakter. Jest hard worker, czyli współczynnik zwiększony pracy, jak widać. Jest neurotykiem, czyli jeszcze większy współczynnik zwiększenia pracy. Ale też poziom załamania plus 6, więc łatwiej go załamać. Jest też careful shooter, czyli celuje szybciej. Wolniej, przepraszam, i strzela celniej. Ma strzelania 13, ziemiaśnictwo 11, masakra, bardzo dobry według mnie wojownik, więc damy mu tutaj najlepszy na naszą broń. Mamy też Ali, ona jest, lubi po prostu sadzić, nie, rzeczy. Jest też Psychical Deal, czyli bardzo odporna psychicznie, 100% załamania. Żeby ją załamać, musi spaść do 5%, tutaj kolega musi spaść do 11, tutaj tak dużo, więc jest dobrze. No, ona się zna na społecznych i takich rzeczach. Mamy też Futę, która jest Trigger Happy, czyli strzela do dupy. Jest też neurotykiem, czyli szybko pracuje, ale łatwiej ją załamać. I ma bardzo ładne tu statystyki, jeżeli chodzi o naukę różnych rzeczy. Więc naszym badaczem będzie tutaj i sadzowy będzie tu Ala Adams, ponieważ Grantable daje jej darmowe modyfikacje do humoru. Plus, i dzięki temu lepiej sadzi, plus nie ma jakichś tam wielkich bossów żadnych, więc... No tyle, jest najlepsze. Ona by wcześniej była, ale niestety ma problem taki, że jest tutaj badania zero, więc trwałyby one wieki. Dobrze, ja widzę, że gdzieś się osiedlimy się tutaj. Nie ma tu prawda w pobliżu żadnych surowców, a nie, sam jest sal, dobrze. Więc standardowo, wyznaczmy sobie obszary naszej tutaj egzystencji, więc najpierw składowisko, które będzie, myślę, że tu. Takie 11 na 11, gdzie ta zadano tutaj takie fajne numerki, wiemy jaka jest wielkość tego, co budujemy. Damy tu wysypisko, wysypisko niech będzie tutaj, w środku. Damy polecenie, jeszcze w tym momencie rozebrania tego, co tu jest. To mnie bardzo fajnie ustawia, bo będę mógł z tego korzystać i Slate Wall zbudować od razu na samym początku, co jest bardzo dużą pomocą, bo strasznie ciężko jest zniszczyć. Zamiast drewnianych. Damy również opcję rąbania drzewa. Tutaj, na takim obszarze, żeby trochę go było. I zaznaczymy sobie obszary pól uprawnych. Pola uprawne pójdą sobie najpierw tutaj. Czemu to miejsce w ogóle? Dlatego, że defensywnie jest całkiem niezłe. Można zostawiać tylko tutaj. Nie można zejść od tyłu. Jak również mamy tutaj gejzer, tak? Więc jest spoko. Drugi gejzer jest dopiero tutaj, co prawda. No ale... Niestety wcześniej na mapie miałem zajebiste miejsce 2 gejzer obok siebie zaraz, no ale... niestety tu widzę, że w ogóle są tylko dwa na mapie chwilowo, więc reszta jest gdzieś w środku. Trzeba będzie ich sobie poszukać, za przeproszeniem. Właśnie gdzieś rozpieprzyło to całe żarcie po całej mapie. No dobrze, myślę, że sobie jakoś poradzimy. Głównym celem tej kolonii, jak już mówiłem, będzie przetrwanie. Najzwyczajniej w świecie przetrwanie. Zróbmy sobie tu pole uprawne, nie za duże ziemniaków. Pole uprawne, a, przepraszam, bo to powiększy to pole uprawne. Zapomniałem, że tak to działa. Trzeba tutaj dać pole uprawne. Zróbmy mniej więcej takie. Nie potrzeba mi większego, dlatego że gramy na lasach tropikalnych i tu jest wiecznie gorąco, więc jedzenie się bardzo szybko może popsuć. Zróbmy też pole uprawne do
roślin leczniczych i pole uprawne do wełny. Wełny, nie wełny, tylko przepraszam, bawełny. Adams miała być tak. Tutaj naszym. Tak, Adams ma być naszym rolnikiem. Więc ty nie. Tak, nie transportujesz, sprzątasz, nie rzemieślnie, nie wycinasz, nie gotujesz, uprawiasz, nie dozorujesz, medycyna, tak. Dobrze, ty wy tak, nie uprawiasz. Ona nawet nie może. O, szef nawet nie może uprawiać, więc górnictwo. I nie może wycinać. Górnictwo, rzemieślnictwo. Walić na razie sztukę, sprzątanie wszyscy, budownictwo, łowiectwo. Na razie też nie. Dozorowanie tak. Dobra. Brzmi to całkiem spoko. Więc powiem, że polecenia w tym momencie jeszcze wykopiemy tutaj coś takiego i tu się będzie mieściła nasza baza w tym momencie. Wykopiemy jeszcze również tu, żeby się pozbyć problematycznych rzeczy. Postawimy od razu szybki warsztat do badania. To drewniany stół badawczy. Jest to według mnie bardzo ważne. No tu mamy slajty 4. Jedna, nie wiem ile kosztuje ze slajtów. Slate Blocks kosztuje 6. No ale trochę tam będziemy mogli tylko zbudować. Na pewno drzwi będziemy w stanie zbudować. Więc może ty się. Nie, ty się teraz zajmuj górnictwem. Przyjaciółko, ty moja. Chociaż właściwie Czef niech się zajmuje górnictwem. Ona się znowu. Ona niech się górnictwem nie zajmuje. Ona niech wycina drewno i buduje. I ty też się budowaniem nie zajmuje. Tak będzie taki podział obowiązków, myślę, że na początku będzie bardzo spoko. Ona trochę tych drzewek wytnie, bo będą jej przeszkadzać na drodze. Jak widzicie, ona teraz, jak sobie klikniemy, ma myśli. O! Posadziłam kwiatka. Plus 20, dzięki temu jest super szczęśliwa. Zajebiście, bardzo nam to pomoże utrzymać chociaż jedną osobę w dobrej kondycji. Chociaż ona ma ten plus, że jest strasznie ciężka do złamania, więc nie jest to takie ważne. Nie jest to takie super combo, jak mogłoby się wydawać. Wystarczyłaby jedna z tych umiejętności, jedna mogłaby pójść do kogoś innego. No ale nie można wszystkiego. Muszę postawić jeszcze śpiwory, zapomniałem. Śpiwory, żeby nasi ludzie mogli gdzie mniej więcej znaleźć gdzie spać. Postawimy to tak. W ogóle parę fajnych modów jest nowych, które tutaj mam. Mianowicie jest oczywiście klater, który daje nam masę różnych rzeczy. Mamy też, wiadomo, wenty. Mamy T-mody wszystkie. Mamy mód na papierosy, na kawę i na alkohol, który i tak doszedł w Alfie 9. To służy po prostu poprawieniu humoru naszych ludzi. Alfa sama daje możliwość produkowania tylko i wyłącznie piwa. Tu można produkować whisky, wina i takie różne pierdoły, jak to tam sobie woli. Mamy obronę, oczywiście mor vanilla turrets. Mamy też moda mor rim weapons, przepraszam, czyli więcej broni. Mamy też bardzo fajny mod, który naprawdę jest mega. Nie spodziewałem się, że jeden mod może zmienić tak wiele, czyli Vein Miner. Nie wiecie, mamy tutaj rudę, nie? Załóżmy, widzimy tylko ten kawałek. No jakbyśmy zaznaczyli normalnie gdzieś jakoś tak, nie? Taki kawał, że to. A tu tak klikam, pyk. I wszystko jest. Nasze. Boskie, nie? Bardzo fajna rzecz, bardzo, bardzo przydatna. W Glendzie. Oczywiście wszystkie mody będą opisane poniżej filmu. Badania. Badania będę robił mniej więcej w taki sposób. Tak sobie pomyślałem, że najpierw normalnie poszedłem najpierw wchodzenie wieżyczek, żeby odblokować sobie wyższe towerki, czyli te militarne, ale pójdę troszkę inaczej, bo zacznę od Geothermal Power, ponieważ mam tutaj gejzer, czyli nie będę chodzić, bawił się w panele słoneczne. Potrwa to troszkę dłużej zdobycie, że nie będziemy mieli w ogóle energii, ale będzie ona od razu wydajniejsza. I nie będzie oczywiście zależna od pogody. Sobie w ogóle anuluję robienie tego, zapomniałem, bo on ma mi wykopać to wszystko. Widzicie, już nie zmienił się troszkę interfejs. Mamy teraz podgląd tutaj, jak się nasi postacie czują, co jest bardzo fajne, bo nie musimy wchodzić tu w myśli i tam czytać. Możemy sobie tylko powiedzieć, co tu się im nie podoba. Doszło parę nowych myśli, na przykład niskie oczekiwania. On widzi, że wiecie, jest biada i tepe, no to nie będzie oczekiwał tu komfortu za dużego. Mamy też tu Disrupted Sleep, to jest bardzo ważna rzecz teraz, jeżeli mamy wspólną ten, że jeżeli ktoś chodzi, to przeszkadza w spaniu. No, więc standardowo mamy, że ktoś spał na zewnątrz, że spał na ziemi i takie pierdoły. Wiadomo, standardowo to im przeszkadza, no bo komu by nie przeszkadzało, nie? Tak po prawdzie. Więc mody tak w miarę standardowe, parę tylko nowych, myślę, że jest to wystarczająca ilość. Nie chciałem też robić za dużo modów, żeby nie było problemu z kompatybilnością. A modpack, chciałem zagrać na początku jakimś modpacku, ale nie było tego, żadnego aktualnego modpacka. I tak czekałem na klatera, który wyszedł najpóźniej z modów, które chciałem używać, a te Alfa 9.
Więc stwierdziłem, że skoro wyszedł, no to się będę pierdzielił, tak? Gramy na tym, co jest. Może w Alfie 10 coś, jakiś modpack szybko wyjdzie, to zobaczymy. Chyba, że ta kolonia umrze, zanim wyjdzie Alfa 10. Co osobiście wątpię, bo wszystko to skill zagrania w tego Rimworlda mam. Nie małego, nawet się przyznam, że nie małego mimo wszystko. Jest co ona robi? Czemu ona sprząta? A, bo na wszystko posadziła, a nie kazałem budować tutaj czasem stołu do badań? Nie rozumiem. Ciekawe. Dlaczego to na tego to nie było budowane? Nurtuje mnie to bardzo. Chciałbym, żeby to było zbudowane jak najszybciej. Żeby ona po prostu pracowała nad tym. Rimville. Myślę, że Rimville jest jak najlepszą nazwą. Doszło parę nowych z tego swojego... swoją drogą nazw z powodu takiego, że został wprowadzony system. Odkryłem nowy obszar. Został wprowadzony system historii do gry. Jak on działa, to przekonacie się w późniejszych odcinkach, bo nie będę na nic tego tłumaczył. A jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, polecam stronę rimworldgame.com. Stronę oficjalną, gdzie tam jest opisane wszystko na forum ładnie przez twórcę, przez Taina. Bardzo rozumiem, tak się nazywa twórca Rimworlda, bo jeżeli ktoś nie wie, Rimworld jest stworzony przez jedną osobę. I tam bardzo ładnie wszystko opisał, albo jeszcze można zobaczyć film na temat update'u, tam jest wszystko bardzo ładnie wytłumaczone, jak to działa. Podoba mi się strasznie ten system, on nadaje takie trochę, wiecie, życia naszej kolonii, że jednak coś się tu dzieje, to są ważne, te postacie są bardziej żyjące, aniżeli same cyferki, wiecie, 0-1 w skodzie gry. Jednak bardziej się przywiązujemy do tych postaci i do tych wydarzeń, bo same postacie się do tych wydarzeń przywiązują. Mniej więcej wytłumaczę to w bardzo szybkim skrócie, że działa to tak, że na przykład, załóżmy, coś się wydarzyło w kolonii, na przykład, nie wiem, złapaliśmy jakiegoś tam pirata, albo jakiś wielki rajd był. No i potem każemy któremuś z naszych bohaterów wejść i zrobić rzeźbę, nie? No i ta rzeźba o czymś musi być, prawda? No bo jest to logiczne, że rzeźba o czymś musi być. No i dajmy na to, ta rzeźba jest o właśnie historia tej rzeźby, co jest tam napisane, że właśnie tego dnia, nie wiem, tam Chief obronił nas przed wielkim rajdem bandytów. Rzeźba przedstawia stojącego go na czele tam kolonistów z strzelbą w ręce i depczącym po głowie pirata na przykład, tak? I wydaje się, że nie wiem, że rzeźba sprawia wrażenie, jakby wstali w zachodzie słońca albo coś w tym stylu. No tak mniej więcej to wygląda. I to się tego wczyty wszystkich, nie wiem, na przykład wielkiej, nawet to może być wielkiej libacji, tak? Nasze postacie ogólnie jak się zaczną załamywać, mogą zacząć pić alkohol i wtedy po prostu im najzwyczajniej w świecie upiją się, nie? I wiecie, wielka libacja, 20 osób w kolonii się wszyscy napieprzyli i też potem ktoś robi rzeźbę i właśnie rzeźba o wielkiej libacji, nie? To takie dosyć ciekawe jest. Bardzo fajny system, fajnie system zrobiony, niełatwy dojść do stworzenia. Z tego co mi wiadomo, jest to dość skomplikowane. Nie wiem jak to wygląda w kodzie gry, bo dostępu do kodu gry Rimworlda nie ma. Zresztą się nie dziwię, bo jaki komercyjny produkt udostępnia swój kod wewnętrzny. Mało bardzo takich jest. Jeżeli tak uprzedzam jakieś ten, że jak ktoś powie na przykład Linux, to Linux nie jest produktem komercyjnym, to taki bajer. Ja myślę, że ona mu pomoże. Chociaż nie, ona niech transportuje w tym czasie. Co jest? O Jezu, odkryłem nowy obszar, okej. Okay. No wielce odjebało. Ej, tu widzę, że jest całkiem ciekawa rzecz. I to wiele zmienia. To bardzo wiele zmienia. To co się tutaj odkryło? Zmienia niesamowicie potencjał tej kolonii. Bo możemy stworzyć tak defensywną kolonię, że całe wnętrze będzie zbudowane w górze, a my będziemy musieli się bronić tylko... Kurde. Brzmi to bardzo dobrze. Więc nawet damy polecenia. Anulujemy tą kopanie tu. Bo w jakim celu mielibyśmy to robić i... Wyrównamy sobie po prostu tutaj teren. Najzwyczajniej w świecie wyrównamy to wszystko. Mamy tu duże ilości surowców. Wow, mega jest. Powiem, że, to odkrycie mi się spodobało. Jest spoko, bardzo spoko. Ej, powiem, że na właśnie niech mu pomoże w tym górnictwie, bo zajmie mu to 50 lat, zanim on to wykopie wszystko, więc... Bo to jest jednak slate, tak? Dobrze, że nie granit, choć po granicy jest jeszcze gorsze, bo ma 900 hapsów. Ale ma to ten plus, że będziemy mogli dobre segły robić. Właśnie te tutaj, co gdzieś było, właśnie slate blocks, są bardzo wytrzymałe. Wykryłeś kapsuły transportowe. Co to jest? Mięso. Człowieka. To nie chcę. Niespecjalny. Podziękuję chyba za to.
Nawet bardzo za to podziękuję. Się to wysypisko usunę, na razie nie jest mi ono potrzebne. Masz tylko 105 żywności, to ciągle za mało. Okej. Spoko. Jak to uważa? 105 jednostek żywności to mało. No ale cóż. Więc dobrze, to zmienia całkowicie postać rzeczy odkrycia tej jaskini tutaj. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, fajnie. Ej, w ogóle tu jest masa. O, w dupa, ale tu jest stali. Ja pierdzielę. A zobaczymy tutaj, wyskanujmy, że tak się wyrażę, jak to wygląda z ilością tej stali. Powiem, że konkretnie. Powiem, że bardzo konkretnie nawet. To nam bardzo ułatwia. Mamy mniej więcej taką pozycję obronną jak w poprzedniej kolonii. Tu się dach będzie zawalał ogólnie. Jestem tego świadom jak najbardziej. Nie powinno nie się nikogo to zabić. Tylko mam przynajmniej nadzieję. I kogoś zabije, to się zdenerwuje. Adam poszła spać. Dobra, mamy zaćmienie. Więc będą narzekać, że jest ciemno. Tak, w ciemności. Okej, dobra. Wszystkie prace bardzo ładnie się posuwają. To zmienia totalnie postać, że tutaj będziemy mogli zbudować niesamowite miejsce. Będzie. I zbudujemy mniej więcej się tutaj tak. Taki fort. I tu będzie nasza. Bo tu muszą być pola, nie? Uprawne, wiadomo, muszą być gdzieś pola uprawne. W środku niestety ich nie zbuduję, bo nie jestem w stanie najzwyczajniej w świecie tego zrobić. Mógłbym niby tutaj postawić, no ale wycofali poza tym niestety bardzo fajną rzecz, jaką był użyźniacz, takie wiecie, pudełeczko z takimi ten i zmieniało to na niewielkim obszarze na żyzną ziemię. Bardzo fajny, fajna przydatność, niestety zostało to usunięte z gry, czemu, nie mam pojęcia. Po prostu chyba. No prawda, było trochę bezużyteczne, bo to się zgodzę, że było bezużyteczne. No ale teraz by mi się przydało na przykład, tak? No ale nie można mieć wszystkiego, wiadomo, nie da się mieć wszystkiego. Zrobimy tu jeszcze polecenie kopania, bo będę potrzebował tutaj zmieścić sobie nasz generator. I tutaj jeszcze wykupimy małe miejsce na bateryjki. Taki jest plan, tylko żeby to było dobrze zrobione. Są trzy, tu są trzy. Bateryjki tu akurat wejdą. Będzie przewód tu bateria, nic się im nie powinno stać. Może Adam, czy w ogóle badasz to czy nie? Masakra troszkę, ile ci to zajmuje. No ale cóż. W ogóle znaczy tu gdzieś te były, bo oni po to nie chodzili. Będą leźni po prostu to jeść, wiecie, i to jest upierdliwe. A, bo tutaj plony się zrobiły to. A tu jest zwykłe mięso, dobrze, mięso z człowieka nie chcę. Potem im ludziom odbija, nawet jeśli nie wiedzą co to jest tak naprawdę, nie? Bo to się nie powinni być w stanie wiedzieć, czy to jest mięso z człowieka. Bo po prostu mięso, nie? Ja nie wiem, czy mięso ludzkie, jak się położy obok, na przykład, nie wiem, kawałka, nie wiem, wiecie. Wykroimy, zrobimy po prostu kotlet z człowieka. I położymy obok kotlet z kurczaka, to widać, że to jest akurat z człowieka, nie? Nie mam pojęcia. Nigdy mięsa z człowieka, wiecie, takiego surowego nie tykałem i chyba nie mam ochoty tego robić. Za bardzo, no ale cóż. Nie wiadomo, co życie człowieka spotka. Jak to jest tu budowane, to ja zrobię tak. A teraz struktury. Wooden outdoor. Tak, zrobimy tak. I tu zrobimy ze slate'a. To jest slate blocks. Chcę, żeby to po prostu było wytrzymało od razu, wiecie? 3, 4. Nie będzie to. Nie, no będzie idealnie 4. I wooden outdoor. Po prostu tak zrobimy na razie. Żeby to jakoś wyglądało, żeby jakieś zabezpieczenie już było. Przed wrogami. Tu będzie sobie wejście do naszej bazy. Możemy tu zrobić. Bo tu jest dach metalowy, widzę. Możemy tu sobie spokojnie zrobić obszar bez dachu. I postawić na przykład panele słoneczne, tak? No tu widzę, stal jest jeszcze. Bosko. Ile tej stali tu jest? Tak luknę szybko. Całkiem sporo. Dobrze. Widzę, że wszystko się toczy wyjątkowo pomyślnie, chociaż nigdy nie wiadomo, kiedy coś nam skopie dupsko. Widzicie, to ma 520 HP, więc bardzo fajnie. I
chyba nawet nieźle wygląda, bo dodali tutaj, widzicie, taki obiekt jak podgląd piękności, ale widzę, że to nie zmienia nawet, nie ma wpływu na wygląd tego, jak wygląda tutaj obszar, nie? Nie ma totalnie na to wpływu. Może Adams, mogłabyś się tym zająć lepiej? Wiesz co, Adams, odpaść sobie uprawianie na chwilę i zajmij się tym badaniem porządnie, bo to jest masakra troszkę. No, bo Adam na się 0,3 tylko, no jest, no trudno. Nieważne, ktoś musi się tym zajmować, może kogoś trafimy kiedyś później kogoś lepszego, to będziesz miał jakąś inną robotę. Jeszcze do tego czasu pewnie będziesz specjalistą już w swojej dziedzinie, więc... Czy to ma sens, to nie wiem, ale zobaczymy. O tu obszary, jak sobie tutaj mogę obszar oznaczyć obszar bez dachu. Mogę zrobić, żeby to wszystko nie miało dachu. Zajebiście, nie? I zrobimy tu tak, żeby im nie odbijało, że siedzą wiecznie pod dachem. Tu budynek postawimy i tak dopiero tutaj będzie budynek postawiony następny dopiero. No właśnie, zobaczmy, jakie mamy frakcje w pobliżu. Mamy jedną miłą, cztery wrogie. Zajebiście. Powiem, że konkretnie. Nie wiem, kiedy pieśni pilać mnie za zatokiem. Mam nadzieję, że za szybko to nie będzie. No, wybuchowy szczur. Cześć, wybuchowy szczurze. Tu już się buduje. Slate bloków mam jeszcze dużo, więc moglibyśmy z tego cały budynek zbudować, no ale... Też nie mam całkiem niezłe wyposażenie. Chociaż właściwie mają kamizelki kuloodporne i dobre posiłki, racje żywnościowe i dobry posiłek, okej. Myślę, że na razie to można olać i zbudować tu budynek po prostu, wiecie? Najzwyczajniej w świecie zbudować tu budynek. I ten budynek będzie wyglądał mniej więcej tak, poleci sobie... Nie, tu jest, mamy... Czyli będzie tutaj... 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 I tutaj. Będzie to wyglądać tak. Hopla. Pyk. 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 My to sobie tutaj tak, hopla, zaplanujemy cały budynek, żeby już wyglądał jak najbardziej spoko. Pyk. I do roboty, moi państwo. Bo tu się dach automatycznie zrobi, więc nie ma potrzeby, bo tu nie ma obszaru bez dachu. Chciałem tu obszar bez dachu zaznaczyć jeszcze w tym miejscu, jeżeli się da. O, żeby było, wiecie, jakieś tam wnętrze, tam wiecie, nie odbijają mi o tym, że ciągle też siedzą pod ziemią, bo to ma na nich wpływ. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Badanie przeprowadza się powolutku, już jest połowa. Wkrótce będzie gotowe, wtedy będziemy mogli się w coś pobawić ciekawszego. Tu będzie neuralgiczny punkt ogólnie. Będę musiał to obudować, jak tylko ten generator zostanie tu postawiony. Nie mogę niestety nawet zrobić planu jego, bo... No niestety nie mogę. Ale jest to o tyle fajne, że w razie czego będę mógł tu panele słoneczne sobie ustawić. Tu, gdziekolwiek w tych miejscach będę mógł te panele słoneczne postawić. Jest to dla mnie bomba. Zatem będę mógł zrobić tu składowisko i postawić sobie nadajnik. I zrobię tak od razu. Od razu tu pójdę, tu będzie składowisko instantowo. Może zrobimy to tak, żeby nie blokować za bardzo przejścia. Tylko żywności mi tu nie dawać. Żywność będzie tutaj. I wysypisko damy sobie gdzieś indziej. Ale najpierw musimy tutaj zrobić do końca drzwi wszędzie. Tu jeszcze jedną parę drzwi muszę dać. Nie, tu jeszcze jedną parę drzwi. Tutaj dam parę drzwi. Okay. Dobra. Nie, i będzie spoko jak najbardziej według mnie. Tutaj niech oni to sobie tutaj pozmieniają troszkę. Kilar. Żywność. Tylko i wyłącznie żywność. Tu poproszę. Gdybyście mogli, szanowni państwo, to budować. A nie, dobra, szef niech w tym czasie transportuje wszystko. To mi bardzo odpowiada, ona będzie w tym czasie budować, czy nie będzie budować?
Mogłaby się tym zająć. No właśnie, dziękuję. Daj wszędzie stali, weź trochę drewna, drewna masz mnóstwo, więc nie potrzebujesz go więcej zbierać. Tymczasem ja się z wami żegnam bardzo serdecznie. To był pierwszy odcinek nowej kolonii w Rimworld. Tak, nikt tego nie wiedział, nikt się nie szczaił. Jeżeli macie jakieś sugestie na temat serii, jeżeli chcecie jakieś mody, jakieś, żebym coś zbudował, coś na sprawy, coś, jakiś tip, o którym nie wiem, walcie śmiało, piszcie mi to jak najbardziej pod filmikiem. Również jeżeli chcecie, podobał wam się film i chcecie tego zobaczyć więcej, dajcie lajka, możecie też zostawić komentarz. Byłbym bardzo wdzięczny, bardzo strasznie lubię rozmawiać w komentarzach z ludźmi, ale ci ludzie tych komentarzy pisać nie chcą. Więc ja się z wami żegnam bardzo serdecznie i do usłyszenia. I mam nadzieję również, że mikrofon słychać mnie dobrze, bo wiem, że to był częsty problem na moich filmikach. Więc na razie, cześć. Miłego dnia.